na temat słyszenia Boga. Ja uważam, że życie nasze jest ściśle związane ze słyszeniem Boga. Słowo Boże mówi, że dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Duch Święty. A oryginał mówi mężami Bożymi, ale w tej takiej kanwie męstwa, a nie męskości. Niektórzy tłumaczą synami, ale te synami to też jest za słabe tłumaczenie, że synami Bożymi są ci, których prowadzi Duch Święty. Mężami Bożymi, czyli zwycięzcami, ludźmi mężnymi, zwyciężającymi są ci, których prowadzi Duch Święty. Ja w ogóle wierzę w to, że na tym polega cała kwintesencja chrześcijaństwa, że my w ogóle jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. I każdy chrześcijanin posiada nie tylko pełne prawo słyszenia Ducha Świętego, ale posiada też wszelką możliwość słyszenia Ducha Świętego. Każdy chrześcijanin. Wiecie, ja dzisiaj nie będę robił stricte wykładu na temat słuchania Boga, a w ogóle bardzo zachęcam do tego, kto z was jeszcze nie słuchał cyklu nauczeń ze szkoły wiary, jakiejkolwiek szkoły wiary, czy też nauczeń wiary, gdzie tam one się odbywały. Takiego cyklu nauczeń pod tytułem Słuchanie Boga, czy też Słyszenie Boga. Powinni się to w ogóle przesłuchać sobie. Ja chcę, bo to by było nam za dużo zajęło, bo to jest bardzo obszerny temat. Ale ja chcę w ogóle dzisiaj poruszyć fundamentalne rzeczy związane ze słyszeniem Boga. I chcę też powalić bariery związane ze słyszeniem Boga. I ja jestem pewny, że jeżeli ty dzisiaj uważnie posłuchasz tego, co ja mówię, to twoje słyszenie Boga mega wzrośnie. Mega wzrośnie. To nie będzie słyszenie pod tytułem, że czasami jak tam się ktoś ekscytuje, Bóg tam coś mi powiedział, bo tylko jak się dowiecie za chwilę, to jest pewnego rodzaju system ciągły. Ciągły system, nie? Że Bóg więcej mówi niż my słyszymy. To jest tak jak najkrócej powiedziałem, że On więcej mówi niż my słyszymy. On więcej chce powiedzieć, On więcej chce przekazać, On więcej chce mówić w ogóle, niż my słyszymy. W ogóle problem leży po naszej stronie, nie po stronie Boga. Niektórzy ludzie mówią, Panie, powiedz coś do mnie. To w ogóle jest głupia modlitwa, głupia jak głód. Rozumiesz? I nigdy nie mów taką modlitwą, bo to jest piekłorodem w ogóle. Boże, Boże, powiedz mi, Boże, przemów do mnie. Rozumiesz? Bo Bóg mówi. W ogóle taka fundamentalna rzecz, o której ja uczę na każdej szkole wiary. Bóg mówi. Bóg mówi. Natomiast ja chcę zacząć od bardzo fundamentalnej rzeczy w liście do Hebrajczyków 6.1.2. List do Hebrajczyków 6.1.2. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki, o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To są elementy, sześć elementów podstaw chrześcijańskiej nauki. Tam płyta jest za 4 zł. Podstawy nauki chrześcijańskiej. Jak ktoś z was nie słuchał podstaw nauki chrześcijańskiej, to jest dokładnie tak, jakby nie przeczytać elementarza. Elementarz. Elementarz. Jak wiecie, my w naszej służbie kładziemy bardzo mocny nacisk na fundamentalne działania związane z doktrynami. Ponieważ doktryna to Jezus. Doktryna to Jezus. Słowo droga w języku greckim i doktryna to takie samo słowo. I kiedy Jezus mówi, ja jestem droga,
to oznacza, ja jestem doktryna. I to nie jest teologia żadna, bo nie uprawiamy teologii, ale mówimy o podstawach. Ja chcę dzisiaj dotknąć jednej z tych podstaw, nauki o wierze w Boga. Wiecie, ta wiara w Boga to jest dokładnie zaufanie Bogu. W ogóle, żeby słyszeć Boga, to trzeba zaufać Bogu. Jak ktoś nie ufa Bogu, ok? Nie ma żadnych szans na słyszenie Boga. I ludzie twierdzą, że znaczy oni chcą słyszeć Boga, nie rozumiejąc, że muszą najpierw zaufać Bogu. Że Boga, że to nie jest, że Bóg to nie jest taka postać, że On przychodzi do życia człowieka i On coś tam mu krzyczy do życia. Rozumiesz? To nie tak. Słowo Boże mówi tak. Boską rzeczą rzecz ukryć. Króla sprawą rzecz odnaleźć. A więc, co to za postać jest ten Bóg? To jest Bóg, co się chowa. Ludzie w ogóle myślą, że Bóg to jest w ogóle taka postać, która sobie biega gdzieś i ona jest taka można ją uchwycić. To jest bzdura. To tak religia uczy. Jest napisane, kto szuka, ten znajduje, tak? A więc w ogóle, żeby znaleźć, trzeba szukać. A czego się szuka? Czegoś, co jest schowane. A dlaczego Bóg się chowa? Wiecie, do teologii bardzo trudno to rozwikłać. Ale kiedy chodzisz w Duchu Świętym, to wiesz, czemu Bóg się chowa. Bóg się chowa, ponieważ odnajdowanie Boga to jest podstawowy akt miłosny. I to się nazywa popularnie adoracja. Adoracja. On się chowa, ty go szukasz. On taki jest. Tak jak prawa ręka to prawa, a lewa to lewa. Ok? I z tym się nie dyskutuje. My nie dyskutujemy, ja was w ogóle, bardzo ważną rzecz mówię teraz, nie dyskutujemy z prawdami Bożymi. Ktoś mówi, ja się z tym nie zgadzam. Ja mówię, ale co to kogo obchodzi? Co to mnie obchodzi? Co to Boga obchodzi? Co to diabła obchodzi? Co to w ogóle kogo interesujesz, że się nie zgadzasz? I nie wiem. Rozumiecie, zobaczcie, jak głęboko bunt jest w ludziach. Jak głęboko jest bunt. Ludzie mówią, ja mam inne zdanie. Ja mówię, człowieku, Bóg taki jest. On taki jest. On zawsze chciał, aby Go szukano. Nie dlatego, że miał radość z tego powodu, że ludzie cierpieli, nie znajdowawszy Go. Ale dlatego, że to jest akt adoracji. Ludzie, to się przejawia we wszystkich systemach życia na świecie. Rozumiecie? Trzeba szukać pracy. Szukać męża. Szukać żony. No się szuka ciągle. My ciągle szukamy czegoś. Bo rozumiecie, co to chodzi? To nie ma takiego czegoś, że w ogóle rodzi się na świat dziecko i raptem ono wszystko wie. Ono ciągle szuka. Ono się dowiaduje. Sara nasza ma 10 lat. I mniej więcej tydzień czy półtora tygodnia temu siada w kuchni i mówi takie coś. I po co ta deska w sedesie jest podnoszona ciągle? Kto to podnosi tą deskę? Ja mówię do niej, ja i twój brat. Po co? No po co tą deskę się podnosi? Że tam trzeba wchodzić i opuszczać z powrotem. Ja mówię, Sara. Dlatego, że my
faceci sikamy na stojąco. A ona mówi tak, no ty chyba żartujesz. Ona w ogóle wie, że facet sika na stojąco, ale nie w sedes. Ona przez 10 lat uważała, że na sedesie się tylko siada. Że to jest absurd, że facet sika do sedesu. Jak ja jej powiedziałem, że my z Wiktorem sikamy na stojąco do sedesu i podnosimy deskę, żeby jej nie obsikać, to był dla niej strzał. Ona mówi, nie no, żartujesz chyba, tato. Ja mówię, Saro, masz 10 lat. Przez 10 lat wżyłaś w słodkiej niewiedzy, że z Wiktorem siadamy na sedesie sikając. Ona w ogóle myślała o tym z 5 minut. Rozumiecie? Bo jej się wydawało, że jej pogląd to jest ostateczny pogląd. I ludzie mają takie poglądy. I mówią, taki jest Bóg. Taki Bóg jest, bo ja mówię, wiesz co? To ty masz taki pogląd. Jak on powiedział, żeby go szukać. To twój pogląd, który mówi, żeby go nie szukać, jest gówno wart. Twoja iluzja. Pod tytułem będę sobie chodził i będę się bujał i spotkam Boga, jest warte tyle, rozumiesz? Co nic. Bo nie spotkasz Boga, jak go nie będziesz szukał. I ty. Co to znaczy szukam? To znaczy, jeżeli ty nie zapragniesz, nie zechcesz, nie powiesz tak, ja chcę, ja w to idę, ja się decyduję. Rozumiesz? To czasami w ogóle nie musi być zwerbalizowane. To się wszystko dzieje na poziomie serca. Tego nie trzeba nazwać. Wielu z was nie wiedziało, że szukało. Szukałeś czegoś, nie wiedziałeś, czego ty szukasz w życiu. Chodziłeś jakiś taki niepełen, Boga znalazłem. Wiesz, co ty szukałeś? Boga szukałeś. Coś ci tam brakowało w tym życiu. Bóg chce, żebyś zrozumiał prostą zasadę. Aby On mógł być przez ciebie słyszany, musisz ufać Mu. Ufać Bogu. Ufać znaczy być przekonanym o możliwości polegania na kimś. To znaczy ufać komuś. Wiesz, co to jest ufać komuś? To jest przekonanie, że można na kimś polegać. To jest przekonanie, że można polegać na kimś. A ludzie uważają, że nie można na nim polegać, ale mówią, chcecie słyszeć? No, powiedz do mnie coś. A tam jest cisza. Cisza. Albo rozmowy z własną duszą. Tak. Albo rozmowy z demonami. I potem ludzie do niej przychodzą, mówią, Bóg mi powiedział. Ja mówię, to chyba był naćpany. Że taką rzecz ci powiedział. Bo to do mnie, co ty mówisz w ogóle, to się nie klei. W tym, co ty mi do mnie mówisz, to 2 plus 2 jest 4,5. I ty mówisz, że to Bóg powiedział. Tak, bo ja słyszałem. Ja mówię, człowieku, ty nie wiesz, jakie rzeczy po koksie słyszałem. A po LSD to nie pytaj, co ja słyszałem w życiu. Rozumiesz? Po kwasach to człowieku, ja słyszałem, widziałem, czułem. Rozumiesz, cały zestaw schizofreniczny w jednej chwili, człowieku. Rozumiesz, o co chodzi? Zależy, jaki towar był. A więc nie mów mi takich rzeczy, okej? Okay? Ja już wszystko słyszałem i widziałem. Zależy od tego, co brałem. Dalej ufać to liczyć na spełnienie się czegoś. Czyli Bóg mówi do nas tak. Jeżeli ty zechcesz zrobić w sobie coś takiego, tak, że zdecydujesz się na mnie polegać, że ty uwierzysz w to, że ja mogę zrealizować twoje życie, to wtedy zaczniemy się słyszeć, a tak naprawdę ty zaczniesz mnie słyszeć. Musisz Bogu zaufać. Wiara w Boga to zaufanie do osoby Boga. Jakiej osoby? Nie enigmatycznej osoby,
Bo list do Kolosan 2:8-9 mówi do nas tak. List do Kolosan 2:8-9. Patrzcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. No w kim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości? W Chrystusie. A więc zaufanie do Boga to nie jest zaufanie do enigmatycznej siły, tylko to jest zaufanie do osoby Jezusa. Dlatego pierwszą i podstawową rzeczą dla każdego chrześcijanina to jest głębokie zapoznanie się z życiem Jezusa. Jeżeli ty narodziłeś się z Bożego Ducha, to życie Jezusa musi być ci dobrze znane. Muszą ci być znane Jego poglądy, Jego koncepty, Jego odczucia. Rozumiesz? Ty w ogóle wiesz, że Bóg nie ma innych uczuć niż Jezus? Ty w ogóle wiesz, że Bóg nie ma innych poglądów niż Jezus? A ty w ogóle wiesz, że w 4 Ewangeliach są opisane poglądy Jezusa? Są pokazane Jego odczucia? Są pokazane Jego zachowania? Że to, co wpienia Jezusa w Ewangelii Mateusza, to wpienia Boga w niebie? Dziś. No i co? To, co kręci Jezusa w Ewangelii Łukasza, to kręci Boga w niebie. Bo to jest ten sam Bóg. On ma takie same odczucia. Ja ci powiem więcej. On tam siedzi w ciele. No w ciele tam siedzi. On jest taki na tronie wszechświata, jak w tych Ewangeliach. Ludzie mówią, Bóg, on jest, oczywiście nikt nie przeczy, że Bóg to Jezus. Żaden chrześcijanin nie zaprzeczy temu. Ale w podprogowych wypowiedziach wszędzie jest manifest tego, że Bóg jest inny. A ja mówię, ale Bóg jest jak Jezus. Jezusa wpieniała hipokryzja. Bardzo go wpieniała. Doprowadzała go do szewskiej pasji. Ludzie mówią, Bóg taki nie jest, Bóg się nie denerwuje. Ja mówię, Bóg się cholernie denerwuje. Bóg nerwowy jest. Słyszałeś kiedyś o tym? Nie słyszałeś, że Bóg jest nerwowy? Poczytaj Ewangelię. Ludzie, my musimy mieć silny fundament, prosty, silny fundament. Jeżeli Jezusa z Nazaretu wpieniała hipokryzja, religia i humanizm, to tak samo jest z Bogiem w niebie dziś. Wy myślicie, że co to jest tam? Że tam siedzi jakiś w ogóle naćpany gość, rozumiesz, z brodą po kolana, rozumiesz? I on w ogóle kocham. Ja wszystkich kocham. Rozumiesz? Aniele, nie wiem, Gabrielu, to już to warunek. Rozumiesz? Bo szysza przestaje dymić. Ludzie takiego Boga widzą. Ale taki Bóg nie jest. On jest taki jak Jezus. Bo Słowo Boże mówi, że w nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia boskości. To, z czego cieszył się Jezus, to cieszy się Bóg. Rozumiecie? Jeżeli Jezusa kręciła wiara, jeżeli On stał i był zadziwiony i mówi, nigdy takiej wiary nie widziałem, to taki jest Bóg. Kiedy ty wierzysz, to On staje w niebie, wstaje ze swojego tronu i mówi, nigdy takiej wiary nie widziałem. To jest Bóg. Bóg i Jezus to jest jedna osoba. Nie wolno ci tego zamieniać. To jest fundamentalna rzecz. I teraz zaufanie tej osobie to jest podstawa do słyszenia. Okej, ufam ci. Dowiaduję się, jaki jesteś. Poznaję ciebie. Często ludzie mówią, mam takie głębokie poznanie. Ja mówię, opowiedz mi o swoim poznaniu. I on mi opowiada o swoim poznaniu. Ja mówię, co to jest? No takie mam poznanie Boga. Ja mówię, ale nie ma takiego Boga. Jest. Bo ja mam takie poznanie. Ja mówię, człowieku. No nie ma takiego Boga, no nie ma. Bo ja w Ewangeliach o nich nie przeczytałem, takiego Boga nie ma. Ale ja go w duchu poznałem. I teraz rozmawiasz z człowiekiem. Jak Bóg to Jezus.
A on w duchu poznał w ogóle coś, co jest przeciwne Jezusowi. Jezus wpada do świątyni, rozpieprza ich stoły, rozumiesz, o co chodzi? A ten, który został poznany przez tamtego gościa w duchu, to jest taki, który mówi, w porządku, celniku, przyjdzie taki czas, że się zmienisz. Na razie handluj sobie tutaj. Sprzedawaj gołębie, tak? Otwórz kolejny kantor na terenie mojej świątyni. I on mnie przekonuje, że on takiego Boga poznał, miałem głębokie poznanie. Ja mówię, nie. Nie masz żadnego poznania, bo to poznanie jest sprzeczne z osobą Jezusa opisanego w Ewangeliach. Jeżeli twoje poznanie jest inne niż świadectwo Jezusa w Ewangeliach, to ono jest błędne i musisz je zweryfikować. Bo już jesteś na początku w błędzie. Już się wpieprzyłeś w kanałek. Rozumiesz? I już sobie kręcisz własną jakąś tam rzecz. I już krzywo rozumiesz i krzywo słyszysz. Po prostu. Bo Bóg to Jezus. Bo poznanie Boga, zaufanie Bogu, to jest poznanie i zaufanie osobie Jezusa. Z kim się spotkałeś? Z Jezusem. Kto cię zbawił? Jezus. Amen. Bóg się wcielił, żeby zbawić człowieka. Bóg nie przyszedł jako duszek kopciuszek, proszę ciebie, żeby pofruwać nad ludźmi i powiedzieć, wszystko u was pięknie, przy tym zobaczcie, jak tam u was. Nie. On przyszedł, tak? Wyjaśnił nam, jak cielęciu na miedzy, że jesteśmy w potwornym błędzie i jeżeli nie pójdziemy za nim, to nas szlak jasny trafi. On przyszedł z taką informacją. Ja nie wiem, jak to was przyszedł Bóg, ale to mnie przyszedł Bóg w 2001 roku z bardzo prostą informacją. Ta informacja brzmiała w ten sposób, że ja jestem skończony. To koniec. I dopiero w miejscu, w którym ja się zorientowałem, że jestem skończony, to się dowiedziałem, tak, że on umarł za moje grzechy. I że teraz ja się mogę tego chwycić. Tak? I ja zostanę wyciągnięty z tego kanału. I że to się nazywa popularnie miłość. No to wziąłem i skorzystałem. Ty. Takie coś mi się przydarzyło w 2001 roku. A ludzie mi czasami opowiadają jakieś zjawisko. Zjawisko jakieś mi opowiadają. Ja mówię, a co tam było? No, spotkałem Boga. Ja mówię, i co tam się wydarzyło w związku z tym, że tego Boga spotkałeś? No i nic za bardzo się nie wydarzyło. Tak. Idę do nieba. Ja mówię, cholera jasna. Nie. O co chodzi tutaj w ogóle z tobą? Bo Bóg to Jezus! 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 Ludzie! Duch Święty! To Duch Jezusa! On przypomina wszystko, co powiedział Jezus! Wy w ogóle wiecie, że Duch Święty nie mówi niczego innego, co już powiedział Jezus? Ty w ogóle wiecie, że Duch Święty w nas uwielbia Jezusa? Jezusa! Jezusa! Tego samego Jezusa, o którym piszą Ewangelię! Teraz byliśmy na tej wyjeździe i tam mieliśmy Wigilię i tam był taki pan. Wyglądał jak taki Greg Zorba po remoncie. I on miał buzą też. I zaśpiewał taką satanistyczną piosenkę. Maluśki, maluśki. Słyszeliście? To na szabatach czarownic śpiewają. Potem jest inna też. Jezus malusieńki. Leży wśród stajenki, też taka znana, wśród satanistów piosenka. W ogóle, i my tam siedzieliśmy, i w ogóle widzieliśmy, cieszyliśmy się, że szybko możemy zjeść tą kolację, bo tych potraw nie było. Zjedliśmy szybko, z tamtą sobie wszyscy poszliśmy. No bo jak tu siedzieć, rozumiesz, w takich klimatach satanistycznych? Ja najbardziej ten buzon kręcił, bo nie widziałem buzonu z bliska, więc obserwowałem, jak on tam z tym buzonem. Natomiast to coś nie ma nic wspólnego z Bogiem.
nie troszkę, tylko nic. Nic. Dlaczego? Bo taki nie jest Jezus. Rozumiesz, o co chodzi? Zauważyliście to, że taki nie jest Jezus. Jezus jest przedstawiony jak taki prosiak człowieku, co go tak sianem potarli. Rozumiesz, on tak został w tym stanie. I tak żyje w ogóle, wiesz, o co chodzi. Ale taki nie jest Jezus. Jezus jest taki jak w Ewangeliach. To postać, która przyszła zbawić świat. To zdecydowany, silny, pełen prawdy i miłości Bóg. Rozumiecie? I takiej postaci trzeba zaufać. Takiej, jaką ona jest. I od tego się zaczyna w ogóle słyszenie Boga. I do takiej postaci trzeba się też zbliżyć, przyjaciele. Bo kolejną rzeczą jest to, aby z tą postacią zacząć przebywać. Bo jeżeli my zaczynamy komuś ufać, jeżeli my rozumiemy, że ten ktoś jest najważniejszą osobą w naszym życiu, to teraz my musimy zacząć z nią przebywać, a więc żeby słyszeć Boga, to pierwszą podstawową rzeczą jest obdarowanie Boga zaufaniem, a drugą rzeczą to jest wybudowanie relacji z tym Bogiem. Ludzie nie mają relacji z Bogiem, a chcą słyszeć Boga. I to jest dramat następny w Kościele. Chcę słyszeć Boga. Ja mówię, czy ty masz relację z Bogiem? Ludzie milkną. Bo ludzie myślą, że relacja z Bogiem polega na tym, że oni się pomodlą, albo że zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i oni mówią sobie językami, że to jest relacja z Bogiem. Wiesz, takie małżeństwo, które opierałoby się na tym, że się do siebie mówi innymi językami, jest skazane na porażkę. Dzisiaj się książki wydaje, jak małżeństwa mają do siebie mówić w języku, który obydwoje rozumieją. Jest taka książka Język Miłości. Jakiś taki wierzący psycholog napisał. W tej książce jest opisane w ogóle, jak mówią mężczyźni, jak mówią kobiety, że się w ogóle nie rozumieją. Czy nie rozumieją się, co oni do siebie mówią w ogóle. Żyją w małżeństwie, oni się nie rozumieją do końca. Nie? A ludzie myślą, że mówiąc w innych językach, oni będą mieli głęboką, osobistą relację z Bogiem. Wiecie, ja was zachęcam do studium pieśni nad pieśniami, bo nie znam lepszego fragmentu Biblii opisującego więź z Bogiem. Więź z Bogiem to nie jest więź techniczna. Więź z Bogiem to nie jest więź pod tytułem ja tu się mówię, ty mnie słuchasz, potem ty mówisz, ja wykonuję. Rozumiecie? To nie to! To nie działa! To nie jest tylko system proklamacji, to nie jest stawanie rano i mówienie jesteś wielki, potężny, silny. To nie to tylko. Relacja z Bogiem, tak? Ona jest związana z ustawicznym otwieraniem się kolejnych przestrzeni serca na Niego. To jest związane z zaufaniem. Ufam Ci coraz bardziej i coraz bardziej się na Ciebie otwieram. Jestem gotowy oszaleć dla Ciebie. Zgłupieć. Jestem gotowy poddać wszystko, aby być bliżej. Wtedy zaczyna się realne słyszenie Boga, jak jest się blisko. Jak jest się blisko. Blisko, bo Bóg nie ryczy jak bawoł. Ludzie czasami przychodzą do mnie i mówią, ja tak chciał, że mi Pan tak powiedział, tak. Ja mówię, jak chcesz, co masz za zaburzenie, powiedz mi, co za dziurę masz w głowie. Co ty tam masz za studnię jakąś. Całe życie ktoś cię walił w łeb i to była taka sytuacja, która dopiero doprowadzała do zrozumienia u ciebie czegoś. Od małego cię walili w łeb. Od małego cię oskarżali, od małego cię poniżali, od małego od ciebie wymagali różnych rzeczy. Było coś za coś i ty myślisz, że z Bogiem będzie tak samo?
I ludzie tak przychodzą do Niego. Jedni są żołnierzami, stają tak. Mów do mnie, Panie! Gotów jestem! I tak stoją pro Ciebie. Pół życia i sztywnieje wszystko pro Ciebie. Wydężają się, mówię, bo Ci żyłka pierdząca pewnie, człowieku. Uspokój się. Inni mają inną, bardziej hipisowską mentalność mają. Rozumiesz, leżą, mówię, będziesz chciał do mnie coś powiedzieć, to ja będę słuchał, jestem prawie czego. Tak jestem cenny, tak jestem. W ogóle nie jesteś cenny. Proszę Cię, jakbyś był cenny, to by Jezus nie był potrzebny. Bez przesady. My bez Jezusa gównowarci jesteśmy. Naprawdę. Ja dawno to zrozumiałem. Wszyscy mnie buksuje wcale. Ja w Chrystusie jestem cenny. Rozumiesz mnie? Ja w Chrystusie jestem wart. Poza Chrystusem to ja się nadaję do utylizacji. Rozumiesz, do czego się nadaje człowiek poza Chrystusem? Żeby z niego nawóz zrobić. I nawieść na przykład Marsjan. Z Marsjan zbudzić nowy naród. Bóg ma takie pomysły. To w ogóle jest bardzo pomysłowa postać. Jak Mojżesz tam na Synaju siedział, oni na dole tam narobili bałaganu, to Bóg przyszedł Mojżeszu, mówił Mojżeszu, skasujemy wszystkich. A z ciebie wzbudzę nowy naród. Wchodzisz w to. Taki. Rozumiesz, co to zła postać jest? Więc bardzo Cię proszę, nie humanizuj go, dobrze? Bo tak jest daleko od humanizmu, jak przy Ciebie pół roku od południa. Czy z taką propozycją to Mojżesza przyszedł, wiesz? Dobrze się Mojżesz nie skończył, człowieku. Byśmy dzisiaj byli z pokolenia Lewiego, a nie Judy. Człowieku. No taka propozycja. Mówi, nie, to mówi, zobacz, Mojżeszu. Tylko cały czas Chrystus, rozumiesz? Gdzieś ten Chrystus w ogóle w pogotowiu, tak? A więc przebywanie z Bogiem. My musimy zrozumieć, że przebywanie z Bogiem to jest nasz święty obowiązek. Ty musisz w ogóle postawić na to wszystko. A więc ja poznaję Boga, jakim On jest, tak? U podstawy mając życie Chrystusa, rozwijam swoje zaufanie, tak? I przebywam z tą postacią. W ogóle co ty masz do roboty? Ty masz z Bogiem przebywać. Reszta jest drugorzędna. Nie ma czegoś takiego, że przebywam z Bogiem, a oprócz tego inne sprawy. Nie ty tylko masz przebywać z Bogiem, a reszta ma z tego wynikać. Służba, małżeństwo, życie rodzinne. Rozumiesz? Przebywanie z Bogiem. Ciągłe i pogłębiające się. Ciągłe i pogłębiające się. Ja dzisiaj rozumiem, że jestem w Chrystusie. Skoro ja rozumiem, że jestem w Chrystusie, to moje przebywanie z Bogiem jest przebywanie jak ojciec z synem. No bo w kim ja jestem? W synu, tak? No ja się dowiaduję, że ojciec się zachwyca synem. No to ja idę do mojej komory i ja wiem, że się on mną zachwyca. Wow! Ja nie idę do komory, że ktoś mnie w mordę strzelił. Ja nie idę, jak ja do komory chodziłem, proszę Ciebie, co ja robiłem w tej komorze do człowieku? To było Kongo dopiero. Początki mojej komory. Ja przychodziłem, pierwsza rzecz to była taka, pokaż mi, czy ja dobrze idę, sięgnę prawidłowo. Panie, Panie! Znacie to? Widzę, że się śmieją niektórzy. Prowadź mi, Panie, czy dobrze, że mnie zboczył w imieniu Jezusa, ja kromię wszelkie zboczenia. Nie, nie. Ja takie miałem komory, człowieku, to było w ogóle, to była trzecia wojna światowa. Te moje komory. To trzecia wojna. Ale potem coraz bardziej ufając w ogóle w to, co mówi Słowo, tak? Zrozumiałem, że jestem w Chrystusie. Aha. Ja jestem w Chrystusie. Wow. To do komory nie idzie popieprzony Arturek, tak? Ty do komory idzie Chrystus. Spotyka się syn z tatą. Normalnie, jak w normalnej rodzinie.
Normalny tata, normalny syn. Bo ja w Chrystusie jestem. On mnie tam podziwia, ja podziwiam jego, wymieniamy w ogóle super rzeczy między sobą, tak? Czasami wspomina coś o tym Arturku i coś tam trzeba, co trzeba w nim zrobić, naprawić. Rozumiesz, o co chodzi? A to jest 1/10 całego zagadnienia. To zaczyna powodować, że jesteśmy coraz bliżej, coraz głębiej. Ja w swojej komorze dzisiaj nie szukam objawień. Ja nie szukam darów. Ja się nie pytam, Panie, co ja mam robić w służbie? A gdzie ja mam iść? A w którą stronę ma iść Kościół? Wiesz, o co chodzi? Nie wiem, w którą stronę ma iść Kościół. I to dobrze, bo jak nie daj Boże, bym się dowiedział. Wiecie, o co chodzi? To bym się do tego coś dokręcił swojego. Znając moją w ogóle mentalność, wiesz. Nie wiem. Moja komora to miłosna komora. To miłosna komora. Nie ma tam lęków. Nie ma tak jak kiedyś przewracania Pisma Świętego i stawiania palcem, co tam mi Bóg mówi. Wiesz, o co chodzi? Panie, jakie masz dla mnie dzisiaj słowo? Ja siedziałem w ogóle cyfry sobie wyobrażałem, która ma być w ogóle strona, który w ogóle człowieku, co ja robiłem, który werset, który co, jak ja to potem poskładałem wszystko do kupy, jak otworzyłem, mówię o Chryste jedyny. A najczęściej to mi się otwierało w takich miejscach, gdzie byłem totalnie potępiony. Totalnie potępiony. W ogóle już otwieram w ogóle i zniszczę Midianitów, naród przeklęty. Rozumiesz? Ja po tych komorach to na terapię się nadawałem. Tak wyglądały moje komory. Zanim nie zrozumiałem dogłębnie istoty Jezusa i nie zaufałem Mu, nie powiedziałem, okej, powierzam się Tobie, wierzę w Twoje słowa. Dzisiaj jestem blisko z Bogiem, jestem coraz bliżej. Bliziutko. Rozumiesz? Moja miłosna relacja z Bogiem doprowadza do tego, że małym palcem, gdy przechodzę tylko na stronę wroga, rozumiesz, to natychmiast jest czerwona lampka. Natychmiast. Tam nie ma, że ja się zapędzę, gdzieś pójdę, tak? Gdzieś kawał drogi, tak? I z tego kawałka, o Boże, jak ja daleko jestem, już piekło pachnie. Już czuję grill. Nie czuję żadnego grilla. Bo to jest, rozumiesz, jak w najwyższej klasy w samolocie. Czerwona lampka, pik! Bo co? Bo święty wystawił palec poza świętość. To powoduje relacja, głęboka, miłosna relacja, w której można się rozpłynąć. A więc, żeby słyszeć Boga, tak? Musisz mieć z Nim taką relację, taką budować relację. Nie biec do komory, bo powiedz do mnie, powiedz, tak nie powiesz, to nie wiem, co się stanie, umrę. Nie. Tylko człowiek ufający Jezusowi, powierzony Jezusowi i będący w bliskiej relacji, tak, jest w stanie słyszeć. Tylko taki człowiek. O to musimy zadbać, przyjaciele. Przed nami nowy rok. Tak. I w tym nowym roku musicie rozwinąć wasze głębokie zaufanie do Boga w osobie Jezusa i rozwijać z Nim głęboką relację, miłosną, głęboką. Widzimy więc, że słyszenie Boga jest uzależnione od ufania Mu i bliskiej relacji serca. Serca. To jest bliska relacja serca. Zobaczcie, to, czego dzisiaj doświadczaliście, modliliście się, przychodziliście do liderów. Wiecie, czego dotykało wielu z was, którzy otworzyliście wasze serca? Dotknięcia Boga. To są dotknięcia Boga. Taki Bóg jest. Ja chciałem, żebyście dzisiaj mogli tylko doświadczyć, żebyście mogli to zobaczyć. Taki jest Bóg. To takie coś jest. Również liderzy, którzy się modlili dzisiaj o ludzi,
Ja wierzę, że doświadczaliście czegoś, co jest bardzo szczególną rzeczą. Jest bardzo szczególne. I to jest coś, czego mamy doświadczać z Bogiem. Bo tego trzeba doświadczyć. W ogóle chcę, żebyście zrozumieli, że wielu rzeczy nigdy nie zrozumiemy i nie wyjaśnimy sobie. Tylko musimy je przeżyć. Proszę bardzo, jak jesteś w stanie wyjaśnić w ogóle miłość do drugiego człowieka, taką na poziomie w ogóle mężczyzna-kobieta. No weźcieś to wyjaśnij komuś. Jak to jest możliwe? Ani on jakiś, proszę ciebie, Leonardo DiCaprio, ani ona Cindy Crawford, proszę ciebie, rozumiesz, o co chodzi? A coś między nimi iskrzy i oni ze sobą chcą być. I teraz, kto to wyjaśni, dlaczego? O co tu chodzi w ogóle w tym zjawisku? Co to w ogóle jest? No, to jest miłość. No to dobrze, to ja wiem, że to jest miłość. Rozumiem, że to jest miłość. To wszyscy rozumieją, tak? To ty nie rozumiem. Ale weź to wyjaśnij teraz. Weź to opowiedz komuś. No weź to iść opowiedz komuś. Weź komuś miłość opowiedz, proszę bardzo. A jeszcze weź komuś udowodnij, że ty kochasz. No i co? Okej? Okay. Jak ktoś, będziesz kiedyś głosił Ewangelię jakiemuś sceptykowi, który twierdzi, że wszystko można udowodnić, to właśnie tak go zapytamy. Zapytaj go, kochasz swoją matkę albo ojca? My kocham, więc udowodnij mi. Proszę bardzo. Udowodnij mi, że ty kochasz. Wiesz, że tego nie można udowodnić, bo to trzeba przeżyć, a więc rozumiecie, że nie wszystko można opowiedzieć, nie wszystko można doświadczyć na poziomie intelektualnym. Trzeba przeżyć pewne rzeczy, tak? I z Bogiem jest tak samo. Trzeba poprzeżywać z Nim różne sprawy. Dlatego jest ta bliskość. Bo to poprzeżywać trzeba. Poprzeżywać trzeba. No weź teraz, człowieku, poopowiadaj. Jak to się opowie? No opowiedz teraz. No i koniec. Teraz idź do Damiana potem i ty mu opowiedz, co on czuje w stosunku do mnie. Niech on ci opowie. Niech on ci to wyjaśni. On ci tego nie wyjaśni. On ci opowie zjawisko. Podszedł Artur, dotknął mnie. Ale teraz to, co on czuje, to, co on przeżywa w związku z moją osobą, okej? Okay? To jest w ogóle coś nie do opowiedzenia. To trzeba przeżyć. To się przeżywa. Dlatego relacje się przeżywa. A chrześcijanie by chcieli tak wszystko, czego kawa na ławę. Ja tak to chcę mieć. Weź mi powiedz. A Bóg mówi, ja chcę, żebyś poprzeżywał ze mną. Musimy poprzeżywać. Pobyć razem, pomieszkać razem. Rozumiesz? Podoświadczać się wzajemnie. Wtedy będziesz mnie słyszał dobrze. Będziesz słyszał niewypowiedziane słowa. Boga słyszymy sercem. Aby tak było, musimy znać Jego serce. To jest serce sercem. To nie jest intelekt, intelekt. I to jest dramat dla chrześcijan. To nie jest intelekt, intelekt. Najczęstszy kontakt na poziomie intelekt, intelekt, rozumiesz, to jesteś ty i diabeł. Prosta linia. Poziom intelektualny. Diabeł ci wszystko wyjaśni. On ma 100% czynnego umysłu. On ci tak wszystko wyjaśni, że lepiej nie trzeba. Intelektualista pierwszej ligi. Serce Boga ma określone brzmienie. To brzmienie opiera się na 6 filarach. Prawda, miłość, pojednanie, wiara, odpuszczenie grzechów i odwaga. Na tym się opiera brzmienie serca Boga. Co to oznacza? Bóg nigdy nie powie do ciebie czegoś innego niż prawdę. Nigdy! Bóg nigdy nie uwolni do ciebie czegoś innego niż miłość. Nigdy. Bóg nigdy nie podejdzie w relacji z tobą inaczej niż na poziomie pojednania. Jesteśmy jedno. Bóg w ogóle nie rozmawia z człowiekiem na zasadzie Bóg, człowiek. Tylko on rozmawia na zasadzie zjednoczenia. Zjednoczenia. On na przykład nie powie takiej rzeczy: idź i to zrób. Posłuchaj teraz. Nigdy. On powie tak. Zrobimy to. Jak kiedyś usłyszałeś takie coś, idź i to zrób, to nie był Bóg.
Widzisz, jakie to proste? Diabeł zawsze do ciebie powie, idź to zrób. A Bóg powie, zrób to. Ja zaraz do tego dojdę. Ja wam pokażę różne myki. Bóg nigdy nie odpuści ci wiary. On będzie zawsze chciał, żebyś mu wierzył. Możesz przychodzić, daj ci przykład. Przychodzi chory człowiek do Boga. Chory, rozchorował się na coś. Chory. I mówi takie coś potem. Pan mi powiedział, że mnie rozumie. Ja mówię, diabeł to był. To był diabeł. Żadnemu choremu człowiekowi Duch Święty nie powie, rozumiem cię. Dlaczego? Bo Jezus nigdy nie chorował. Wow. Jak to się stało? Że tyle razy słyszałem, że Bóg mnie rozumie, jak byłem chory. Jak było mi ciężko. Nie. To diabeł przychodzi i cię głaszcze po głowie i mówi, rozumiem cię. Wiem, że ci ciężko. Ile razy miałeś kontakt z nim? Jak cię gładził? A ty mówiłeś, Panie mój, Mistrzu. Wiesz, co mówi Bóg? W moich ranach i sińcach jest twoje uzdrowienie. Wstań i chodź. Wstań i chodź. Wstań i chodź. Jestem z tobą. Wstań i chodź. On nigdy nie powie inaczej niż wiarę. On nigdy nie przypomni ci grzechów. Ludzie przychodzą do komór swoich i przypominają się im grzechy. Wiesz, gdzie byłeś? Na wycieczce w piekle. Bóg przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. On jest świat, a ty nie jesteś światem. Duch Święty nie przekonuje Kościoła o grzechu. Twoje wyobrażenia twoich grzechów w najlepszym wypadku są wycieczką do umysłu, w najgorszym wypadku są wycieczką do piekła. Kiedy idę do mojej komory, Duch Święty nie przypomina mi grzechów. Nigdy. Przede wszystkim to ja wiem, że grzeszę. Bo odrodzony z Bożego Ducha człowiek wie, że grzeszy. I koniec. I teraz coś ci powiem. Jak świat światem, nie zdarzyło się, żeby odrodzony z Bożego Ducha człowiek nie wiedział, że grzeszy. Ale odrodzeni z Bożego Ducha ludzie są mistrzami w tym, aby to zepchnąć. Od razu wiesz, że grzeszysz. Bo w twoim wewnętrznym człowieku, który ma czynne sumienie, natychmiast zaczyna się zapalać lampka alarmowa. I koniec. Pokazuję wam proste zasady. Bóg też nigdy nie będzie inaczej mówił do ciebie w innym tonie niż odwaga. Nigdy. Bóg nigdy nie powie, bądź ostrożny. Bóg nigdy nie powie, weź się uspokój, weź wyhamuj. Nigdy. Po prostu. Sześć filarów. Prawda, miłość, pojednanie, wiara, odpuszczenie grzechów i odwaga. W tym tonie mówi Bóg. To jest ton głosu Boga. Ton głosu Boga. W tym tonie Bóg wzbudza w człowieku co? Pragnienie. I teraz jest bardzo prosta rzecz. Jeżeli ja ufam Bogu na poziomie poznania Jezusa, jeżeli ja przebywam z tym Bogiem i moją relację z Nim poszerzam, tak? Jeżeli ja rozumiem ton głosu Boga, ja zaczynam czytać moje pragnienia, bo to jest pierwsza informacja. Krótko powiedziawszy, czego chcesz? Pamiętacie te pytanie Jezusa? Podchodził ciągle do kogoś. Czego chcesz? To jest facet sparaliżowany 40 lat, a ten przychodzi do niego i czego chcesz? Ślepy siedzi, od urodzenia ślepy siedzi przy drodze, a ten przychodzi i mówi, co chcesz, abym ci uczynił? Żebyś mi Facebooka założył, chcę. Człowiek ślepy od urodzenia.
Człowiek sparaliżowany od 40 lat. A ten się pyta, czego chcesz? Co chcesz, abym ci uczynił? Paweł tu werbalizuje jako zasadę, że Pan jest tym, który daje chcenie i wykonanie. Ja wierzę w swoje pragnienia. Jak czegoś pragnę, to znaczy, że to jest Bóg. Ufam Jezusowi. Powierzyłem się Mu. Mam w Nim głęboką relację. I teraz powstają we mnie pragnienia. Pragnienia. Pragnienie to chęć zrealizowania czegoś. To też dążenie do czegoś. To też życzenie sobie czegoś i ambicja. Słyszeliście, że ambicja jest głosem Boga do człowieka? Ludzie mówią, ty jesteś pyszny, chcesz iść coraz wyżej. A Paweł mówi tak, kto biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Czyli kto chce rządzić Kościołem, pięknej pracy pragnie. To głos Boga. Jakże trzeba być blisko, żeby w to nie wątpić. Żeby wstać rano. Tak? I wiedzieć, że to, czego pragniesz, to właśnie On. To właśnie Jego głos. Że to, o czym marzysz, to jest coś, co On w ciebie wlał. Wiecie, że ludzie się tego boją? Dlaczego się boją? Dlatego, że te początki, o których mówię, nie są prawidłowo poukładane. Ludzie nie ufają osobie Jezusa. Nie powierzają się Mu. Nie mają głębokiej relacji. I jednocześnie, tak? Chcą, aby coś się działo na poziomie mówiącego Boga. Ja dzisiaj idę po swoich pragnieniach. W ogóle to, co robię. Ja wszystko to, co robię, to czego pragnę. Ja w ogóle nic nie robię, czego nie chcę. Często mnie ludzie pytają, tobie Artur, nie jest ciężko tak z ludźmi rozmawiać. Ja mówię, jak to kocham? Kocham to. Teraz w Kotelnicy zjeżdżałem na nartach. Pierwszy raz w życiu się nie wywaliłem na tych nartach i przez cały czas gadałem na słuchawce. Człowiek, prułem na tych nartach, byłem na łączach, mówię, halleluja! O to chodzi. Bo ja to kocham. Bo ja tego chcę. Bo mi na tym zależy. Bo mnie to interesuje. Bo mnie to nie męczy. Mnie nie męczą ludzie. Mnie nie męczy przebywanie z nimi. Mnie nie męczy pasterstwo. Mnie nie męczy to wszystko. Dlaczego? Bo to są moje pragnienia. Ja pragnę budować kościoły. Ja pragnę szerzyć królestwo. Ja pragnę być blisko ludzi. Ja pragnę tego wszystkiego. Włożył to we mnie Bóg. Ja się nie zastanawiam, że razem, panie, ty proszę bardzo, że to jest z ciebie. Ja nie zadaję tych głupkowatych pytań. Te pytania są dla wąskonosych emerytów. Nie dla mnie. Ja wiem, czego ja pragnę. Idę za swoimi pragnieniami. Robię tylko to, czego chcę. Bo jeżeli będę robił to, czego nie chcę, to sam się zgwałcę. I nigdy nie będę robił tego, czego nie chcę. Nigdy. Bo to nie jest od Boga. To diabeł mówi, powinieneś postępować zgodnie z tym, co należy. Powinieneś postępować zgodnie z tym, jak mówi ci poczucie obowiązku. A ja mówię, ale ja nie mam poczucia obowiązku, przepraszam. Ja w ogóle cokolwiek robię, to chcę to robić. Chcę to robić. Jak nie będę chciał czegoś robić, to nigdy tego nie zrobię. Rozumiecie? Nigdy. Ja mogę być zmęczony fizycznie. Tak. Ja mogę być niewyspany. Gdzieś to ciało może być mdłe. Ale ja robię to, czego pragnę. Bo ja się nauczyłem, że to jest głos Boga do mnie. Gdy Boże światło zaczyna przenikać człowieka, to pojawiają się kolejne etapy słyszenia Bożego głosu. Czyli jeżeli ja idę za pragnieniami moimi, to zaczyna się to wszystko
zawężać i powstają wewnętrzne przekonania co do każdego aspektu życia. Rozumiecie? Zapragnąłem iść na zakupy. Mam pragnienie pójść na zakupy. Więc co robię? Idę na zakupy. I na zakupach powstają wewnętrzne przekonania, co mam kupić. Już tak prozaicznie to pokazuję. Tak w ogóle przyziemnie bardzo. Rozumiecie, o co chodzi? Po prostu. Wewnętrzne przekonania. Masa wewnętrznych przekonań. Szczegółowy głos Boga do człowieka. Wewnętrzne przekonanie jest zawsze jakie? Wyraźne. Mówi o tym pierwszy list Jana, przepraszam, pierwszy list do Tymoteusza 4:1. Wewnętrzne przekonanie jest wyraźne. Co mówi słowo? Że duch mówi jak? Wyraźnie. Ktoś mówi, tak niewyraźnie coś słyszę, ale to nie Bóg. Nie? Ja mówię nie. Bo pierwszy list do Tymoteusza 4:1 mówi, że duch mówi wyraźnie. Więc jak ty coś masz niewyraźnie, to nie duch. Może jakiś inny. Niewyraźny. Ale nie święty. Bo święty jest wyraźny. Zrozumcie, to wszystko jest ze sobą powiązane. Po drugie, w księdze Jeremiasza 7:13 jest napisane, że te wewnętrzne przekonanie jest nieprzerwane i nieustanne. Nieprzerwane i nieustanne. Nie, że mi się pojawiło, a jutro mi nie ma. Nie. Jeżeli wewnętrzne przekonanie jest dziś, to ono będzie jutro, ono będzie pojutrze, ono będzie za tydzień. Ono się nie zmieni. To jest wewnętrzne przekonanie. Wewnętrzne przekonanie. Ono jest niezmienne i ustawiczne. Ono wali jak dzwon od środka. A po trzecie, jak mówi pierwszy list Piotra 4:11, jest zgodne z nowym przymierzem w Chrystusie Jezusie. Ono zawsze jest zgodne. Zawsze jest zgodne. Zawsze jest zgodne z wymianą krzyżową. Zawsze jest zgodne z tym, co zrobił Jezus Chrystus dla nas. Przekonanie to jest przeświadczenie o prawdziwości jakiejś sprawy. Ludzie pytają, co to znaczy, że mam wewnętrzne przekonanie? Ja mówię, musisz być przeświadczony o prawdziwości jakiejś sprawy. Ta sprawa jest prawdziwa. Nie, że ty się zastanawiasz, w Google szukasz. Ale jest prawdziwa. Zakochujesz się i mówisz, to prawdziwe jest. Nie pytasz 1000 razy, Panie, to jest z Ciebie ta miłość, czy nie z Ciebie w ogóle, o co tu chodzi? Przeświadczenie to pewność w stosunku do kogoś lub czegoś. Czyli jeżeli ja jestem przeświadczony o czymś, to jestem pewny, że ten ktoś lub to coś jest prawdziwe i ostateczne. Pewność to wiara w prawdziwość i słuszność czegoś. Zobaczcie, to są rzeczy tak bardzo mocne. Tam nie ma jakiegoś miejsca na jakieś zawirowanie. A więc wewnętrzne przekonanie to wzbudzenie wiary w prawdziwość lub nieprawdziwość każdego zagadnienia. Czyli wewnętrzne przekonanie polega na tym, że podchodzę do jakiegoś zagadnienia i ja wiem, czy ono jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. To dla skąd ty wiesz? A właśnie. Z mojego wewnętrznego człowieka. Jesteś taki pewny? Tak, jestem pewny. I to najbardziej wpienia religię. Jak stajesz przed ludźmi, mówisz, ale ja wiem, że tak jest. A skąd ty wiesz? Skądowo? Wewnętrzne przekonanie ma wiele kanałów. Objawienie z Bożego Słowa, wizje wewnętrzne, zewnętrzne, sny, to jest nieważne. Dzisiaj nie mam czasu o tym, żeby mówić, bo jakby kanałów jest wiele. Rozumiecie? To nie jest ważne, jak wewnętrzne przekonanie. To jest nieważne, czy ja się, czy po prostu raptem się dowiedziałem, czy mnie Michał powiedział. To jest w ogóle dla mnie, jak ja traktuję to na równi, że coś we mnie wpadło i jestem przekonany i że Michał coś tutaj powiedział, jestem przekonany. Przekonany jestem. I to jest wewnętrzne przekonanie. Mam wewnętrzne przekonanie.
Rozumiesz? I koniec. I się trzymam tego jak koń dyszla. Koń dyszla. Tak się tego trzymam. I przychodzi religia, przychodzi humanizm, przychodzi system tego świata i mówią: Artur, rozważ tą sprawę jeszcze raz, aby pocałem je tam, gdzie moje plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Diable. Tam mnie pocałuję. Ponieważ ja jestem przekonany. No i oczywiście za chwileczkę jesteś arogancki. Ja mówię, nie ma dla mnie już znaczenia w ogóle, co do mnie mówisz. W ogóle. W ogóle. To są wtórne sprawy, jakie są kanały, aby być pewnym. Ale ta pewność posiada siłę i przynosi bezpieczeństwo. Słyszenie Boga, przyjaciele, właśnie w ten sposób wygląda. Jesteś powołany, aby słyszeć. A zatem poznawaj Boga w Jezusie Chrystusie. Ja was proszę, niech ten przyszły rok przyniesie wasze głębokie poznanie osoby Jezusa. Niech to będzie dla ciebie jak tabliczka mnożenia. Jak się ktoś ciebie zapyta: słuchaj, jak Jezus reagował w takiej sytuacji? To ty musisz wiedzieć, bo to jest ostateczna reakcja Boża. Ostateczna. Na przykład, jest jeden przykład. Ktoś mnie zawiódł. Ja oszukał, czy coś, tak? Znam Jezusa, znam Jego nauczanie. Co robię? Przebaczam człowiekowi, tak? Kiedy mu przebaczam? Od razu. Przebaczam mu. Przychodzę do Boga, mówię: Ojcze, przebaczam w tej chwili bratu takiemu i takiemu. Niech mu się dobrze dzieje. Niech będzie zdrowy. Niech ma dużo pieniążków. Tak? Niech ma dobre życie ze swoją żoną. Niech mu się dobrze wiedzie. Po jakimś czasie przychodzi ten brat i mówi do mnie: cześć, błogosławię cię. Ja mówię: gówno, prawda? Twoje cześć jest fałszywe, a twoje błogosławieństwo nie posiada prawa bytu. Dlaczego? Ja mówię: nie przeprosiłeś mnie za swoje zachowanie. Już dawno mu wybaczyłem. Zaznaczam. Nie wyjaśniłeś mi, dlaczego tak postąpiłeś. No wiesz, no, ale przebaczyłeś mnie. Ja mówię: tak, przebaczyłem ci, ale ci nie odpuściłem. Jak to mi nie odpuściłeś? Ja mówię: wiesz, no bo Jezus powiedział, że odpuścić ci mogę wtedy, jak przyjdziesz i spokutujesz. Nawet gdybyś to robił 77 razy na dobę. Ale za każdym razem musisz do mnie przyjść i powiedzieć do mnie tak: bracie Arturze, popełniłem błąd. Zmiłuj się nade mną. Ja bowiem zmiłuję się nad tobą. Dlaczego? Dlatego, że przebaczenie i odpuszczenie to są dwie różne sprawy. A skąd ja to wiem? Z Ewangelii. Ze studium Jezusa. On taki był! On nie nosił do nikogo szan. On przebaczał faryzeuszom, ale mówił do nich: plemię śmiejowe, opamiętajcie się. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby była taka ambiwalencja w ogóle w tej postaci? No bo Bóg ma taką duszę ambiwalentną. Niestety. Chcę, żebyś zrozumiał, jak ważną rzeczą jest poznawanie Jezusa. Bo poznawanie Jezusa to poznawanie osoby Boga. Dalej masz zacząć ufać temu, że to jest tak i amen. Wiara to pewność, czego nie widzisz, czego nie rozumiesz do końca, czego jeszcze nie trypi twój umysł. Ja wielu rzeczy nie trypię u Jezusa, absolutnie, do tej pory. Niektóre już przetrybiłem, ten mój umysł się do tego nagiął, ale wielu jeszcze nie trypię. Ale ja mu wierzę. Ja mu wierzę.
Ja w ogóle głupi mu wierzę. Wiecie, o co chodzi? Ja mu wierzę jak głupi. Następnie musisz być blisko. Dzisiaj niektórzy z was padali do nóg innych. To jest normalna reakcja. To normalne. To tak ma być. Rozumiecie? To tak ma być. Tak się idzie do Boga. Uczepiasz się Jego nogi. Jesteś blisko, przytulasz się. Rozumiesz, o co chodzi? Bliziutko. Stawiasz wszystko na to. I dopiero teraz. Rozumiesz? Rozpoczyna się realne słyszenie. Bo w innym wypadku to masz pomieszane fale. Kiedyś w domu, jak jeszcze żył mój tata, mieliśmy radio marki Śnieżnik. No gdzieś pamiętam. Ono wszystko odbierało, ten Śnieżnik. Jak jeszcze antenę taką mu się robiło, to wszystko odbierało. Tylko tam była taka gała. I tam były programy. Krótkie, ultrakrótkie, długie, średnie, UKF. I trzeba było wcisnąć taki guzik i dostroić. Bo jak się nie dostroiło, to było tak... Takie coś się tam robiło. Rozumiecie? Można było na tym usłyszeć wszystko, ale trzeba było usiąść i precyzyjnie dociągnąć falę. A nie, chrześcijanie przychodzą, Bóg mi powiedział to, Bóg mi powiedział tamto, a ja się patrzę na jego życie, a jego życie to jest jeden wielki kibel. I to jeszcze z niespuszczoną wodą. Ale jemu Bóg wszystko powiedział. Bóg mu zaprojektował ten kibel, Bóg mu zaprojektował środek i Bóg go poprowadził, żeby nie spuścił. Bóg mi powiedział. A potem jest dziwne, że Kościół jest jakąś hybrydą. Noga tu, ręka tam, idzie to wszystko w taką stronę. Człowieku, od razu mi się przypomina ten, proszę ciebie, z 300, taki garbaty, pamiętacie? Przyszedł i mówi, chcę być żołnierzem. Ale Onidas mówi w ogóle z całym szacunkiem, możesz zbierać trupy. I on się w ogóle nie zgodził na ten. Mówi, ale co ja ci mam zrobić? Jak ja na niego patrzyłem, słowo honoru, ja patrzyłem na tego gościa, no nie? Ja mówię, Kościół, normalny, klasyczny Kościół, człowiek, wiesz. Nawet dobre chęci mam. Wiesz, o co chodzi? Ale on nie da mówi, podnieś tarczę. Mówi, spartiaty z ciebie nie będzie. I jeżeli my nie będziemy funkcjonowali w taki sposób, to będziemy w potężnych tarapatach. Proszę was o to, aby nowy rok rozpocząć właśnie tym. To proste rzeczy, fundamentalne. Zamiast zajmować się niepotrzebnymi sprawami, zajmijcie się głębokim studium Jezusa. Postawcie sobie to jako number one. Zacznijcie studiować Ewangelię, zacznijcie studiować Jego osobę. Dogłębnie, do końca. Módlcie się, mówcie, Boże, pokazuj mi, co Jezus czuł. Pokazuj mi, co Jezus rozumiał. Pokazuj mi, dlaczego Jezus tak... Ja czytam Ewangelię, ja w ogóle czytam tak, czytam, patrzę, co on tam robi, mówię, a dlaczego ty, mówię, Jezu, wtedy zrobiłeś taki numer? A czemu ty w ogóle mu nie odpowiedziałeś tak prosto? A czemu, jak on cię zapytał na przykład, czy ty jesteś synem Boga, to ty mówisz tak, to ty powiedziałeś? Na przykład nie powiedziałeś, tak, jestem synem Jachwy. No i co? Dlaczego tak nie zrobiłeś? A czemu ty w tych półsłówkach mu odpowiadasz? Mnie to interesowało. Kto szuka, ten znajduje. Potem ludzie przychodzą do mnie i mówią tak, a skąd ty masz te objawienia? Ja mówię, z tej starej Biblii za 92 zł. Z tej starej Biblii! Ja też mam Biblię! Ja mówię, no to co z tego, że ty masz Biblię? Tylko, że ja tą Biblię czytam z Duchem Świętym. A ty w słówkę. Studiuj osobę Jezusa. Zacznij obdarowywać zaufaniem nie enigmatycznego Boga, tylko Boga Jezusa. Tego Boga Jezusa. Zacznij z Nim być blisko.
Rozumiesz? Zacznij być blisko z Nim, jak jesteś blisko z kimś. Dam Ci przykład. Jeżeli ja się zdecyduję, żeby być blisko z Rafałem, to ja muszę się teraz tak zgodzić na całego Rafała. Ja muszę się zgodzić na Rafała. Ja sobie nie mogę powiedzieć, ja będę tam blisko z Rafałem, ale ja go tam przebiorę, ja go tam inaczej mu fryzurę zrobię, ja mu tam człowieku to zrobię, ja go wymaluję, czy coś innego zrobię. A Rafał to Rafał. I teraz ja tak idę do Rafała. Nie do enigmatycznej postaci, którą sobie nazwę Rafał. Idź przebywać z Bogiem Jezusem. Idąc do swojej komory, przebywasz z Jezusem Ewangelii. To Jezus Ewangelii, który czuje tak samo, myśli tak samo i mówi tak samo jak w Ewangeliach. Ten Święty Duch to Duch Jezusa. A potem zacznij słuchać. I zobaczysz, co się będzie w Tobie rodziło. Zacznie się rodzić w Tobie pragnienie za pragnieniem. I wewnętrzne przekonanie za wewnętrznym przekonaniem. Jak to będziesz odbierał, nie ma żadnego znaczenia. Jeden będzie odbierał przez to, że będzie czytał pismo, inny będzie po prostu wiedział, inny będzie odbierał poprzez informacje prorocze. Nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że będziesz słyszał wyraźnie Boga. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję za dzisiejsze słowo. Ojcze, ja chcę, żeby dzisiejsze słowo przenikało ludzi. Duchu Święty, ja chcę, żeby dzisiejsze słowa wbudowywały w ludzi silny fundament poznawania Ciebie jako Jezusa, ufania Tobie jako Jezusowi, przebywania z Tobą jako z Jezusem. Ojcze, ja modlę się, żeby ludzie rozpoznawali Twój ton. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie odważnie szli w swoje pragnienia w związku z tym i aby byli wyczuleni na wewnętrzne przekonanie. Ojcze, ja modlę się, aby ten nowy rok był rokiem, kiedy ludzie będą z Tobą blisko, kiedy będą Cię słyszeć wyraźnie. Potężny Święty Duchu, ja wiem, że tylko przebywanie z Tobą jest w stanie zmieniać człowieka. Ojcze, ja modlę się o rozwój komór. O rozwój realnych komór, o głębokie poznawanie Twojej osoby jako Jezusa. Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, ja wywyższam Ciebie za to. W imieniu Jezusa. Amen.